Dzisiaj to jest inna formuła niż w zeszłym tygodniu. Występują aktorzy, byli politycy, a nie obecni. Termin jest trudny, bo to jest przedświąteczny, ale ewidentnie ludziom się chce przychodzić w różnych miastach na tego typu demonstracje. To jest pikieta, żeby pokazać, że energia na mnie siadła, ale najważniejsze jest to, żeby zakumulować energię na przyszłość, bo coś czuję, że będą potrzebne jeszcze większe marsze niż tydzień temu. Jak to? No tak coś czuję. Zobaczymy, co zrobią dalej. Jeżeli się zatrzymają, to nie będzie potrzeby. Ale że będą szli dalej z internetem, czy z wigilacją internetu, czy też z przejęciem mediów, to ewidentnie niezbędne będzie pokazanie na ulicach, że my się na to nie zgadzamy. A po co oni to robią? PiS? Mi się wydaje, że to chodzi o jakiś rewanż, którego normalnie nie można pojąć. Bo gdyby chodziło im tylko o zmianę kraju, to robiliby to wolniej, spokojniej, a nie o 1:30 w nocy. A może się boją, że znowu ktoś im odbierze tę władzę, że będą wcześniejsze wybory, nie wiem. No to raczej gdyby robili to powoli, spokojnie, to by było mniejsze prawdopodobieństwo odebrania władzy. W takim tempie, tak, robiąc to w tak bezczelny sposób, na grubo, moim zdaniem oni sami zachęcają Polaków do tego, aby prosili ich o skrócenie kadencji.